Cesarz Valens padł rażony strzałą, lecz nie od razu wyzionął ducha. Słaniał się z bólu i mocno krwawił, gdy go wsadzono na konia. Musiano więc, uciekając, zatrzymać się już przy najbliższym domostwie. Tam więc zatrzymała się z cesarzem garść oficerów i służby. Opatrzyli ranę, jak umieli najlepiej, ale tymczasem dom już otoczyli barbarzyńcy. Atakujący usiłowali najpierw wyłamać bramę, ale to była mocna, a z pięterka domu rażono celnie każdego, kto się zbliżył. Goci zaniechali więc szturmu, zebrali snopy słomy i ułożyli ją wokół, rzucili ogień. Chcieli w ten sposób zmusić Rzymian, aby wyszli. Lecz nikt się nie wychylił, nikt się nie poddał, choć pożar szybko objął całe domostwo. Wszyscy, co w nim byli, spłonęli żywcem. Tylko jeden oficer wyślizgnął się z okna w ostatniej chwili, potem zdał sprawę z tego, czego był świadkiem naocznym. Słuchaliśmy opisu bitwy pod Adrianopolem. Była to klęska, którą pan profesor w swojej książce uznał za początek upadku Rzymu. Jest to książka zatytułowana Upadek Rzymu, Księga Wojen. Spodziewam się, że następna księga będzie o innych sprawach i innych przyczynach upadku cesarstwa, ale pomówmy rzeczywiście o wojnach. Tak. I pana zapewne interesuje, dlaczego tę sprawę, tę bitwę, tę klęskę Rzymian, no, wysunąłem na czoło niejako mojej opowieści. No bo przecież otóż, Rzymianie ponosili tak, klęski... Właśnie, ponosili klęski niemal bez końca. Rzymianie w ogóle, to trzeba rozwiać pewien mit, pewną legendę, byli marnymi żołnierzami. Bardzo często przegrywali bitwy, natomiast z reguły zwyciężali w wojnach. Dlatego zwyciężali w wojnach, że byli przewidujący, że byli w miarę tchórzliwi, że planowali. Wódz rzymski nie myślał o tym, jak zwyciężyć, ale myślał o tym, jak sobie zaplanować zaopatrzenie. I tak jak się zabezpieczyć. Jak się zabezpieczyć? Tak, każdy żołnierz rzymski dźwigał jak osioł na barkach swoich co najmniej dwa pale, które wbijał w każdym miejscu postoju, żeby nie trzeba było nawet rąbać drewna, tylko tak gdzie stał, gdzie mu wypadło, gdzie rozkaz przyszedł, tam się okopywał i tam siedział spokojnie za tymi palami. No ale z drugiej strony pisze pan właśnie, że ci, którzy się schronili razem z cesarzem, mogli się uratować. Tak, zaraz proszę pana, po kolei. Więc przede wszystkim muszę przypomnieć, dlaczego tę bitwę pod Adrianopolem tak wyeksponowałem. Otóż, przypomnę, to jest rok 378. To jest sierpień, lato. Żar leje się z nieba. Żołnierze rzymscy walczą przez cały dzień w rozpaczliwej, morderczej bitwie. Przegrywają tę bitwę. Jest to samo przez się potworną klęską, albowiem ginie korpus oficerski i co ważniejsze, podoficerski. Korpus podoficerski to jest trzon każdej armii, w każdej epoce. Jedna sprawa. Dalsza sprawa, dlaczego ta bitwa jest ważna, to po prostu jej skutki. Otóż skutki były jakie? Rzymianie, powtarzam po raz jeszcze, przegrywali wiele, wiele bitew. Czasem i wojny przegrywali, ale nigdy jeszcze w historii imperium nie zdarzyło się, aby wróg po bitwie pozostał w granicach imperium. A tu się właśnie tak stało. Wizygoci, którzy przed kilku lat, zresztą nawet przyjęci przez Rzymian, no po prostu z litości. W charakterze gości. Gości, bo po prostu, przypomnę krótko, Wizygoci uciekali przed Hunami i przekroczyli Dolny Dunaj za zgodą władz rzymskich, aby osiedlić się na tym prawym rzymskim brzegu Dunaju, na terenach dzisiejszej Bułgarii. Otóż Wizygoci
Tutaj no, przez kilka lat gościli jako tako, a później wyzyskiwany przez urzędników rzymskich podnieśli bunt. I właśnie ten bunt usiłował stłumić cesarz Balens i poniósł klęskę. A skutkiem tej klęski Wizygoci pozostali w granicach imperium. Po raz pierwszy w dziejach imperium zdarzyło się, iż wróg no po prostu w trzewiach, w samych wnętrznościach imperium no buszuje, grzebie, krwawi te wnętrzności. Wizygoci, przypomnę to od razu, zaczęli później czynić wypady z terenów dzisiejszej Bułgarii, bardziej na południe, na ziemię dzisiejszej Grecji. Zdobyli m.in. Eleuzis, Ateny, Olimpię, tę Olimpię sławną z igrzysk. To wszystko padło łupem Wizygotów. W roku 401 przekroczyli Alpy Wschodnie i weszli na ziemię Italii, gdzie buszowali swobodnie, nikt im właściwie wstrętów nie czynił. Dwór cesarski zamknął się w Rawennie, która była niedostępna, albowiem bagna ją otaczały i mury też. A później Wizygoci w swoim czasie, w roku 410, otoczyli, zaczęli oblegać sam Rzym. Pomówmy o tym, jaka była w ogóle sytuacja w cesarstwie. Wiadomo, że już ono właściwie było... A to właśnie. Podzielone. Podzielone. Od roku 395 to wie każdy uczeń z podręczników. Cesarstwo rzymskie jest już niejako no, w dwóch postaciach. Jest cesarstwo zachodnie, którym wtedy władał cesarz Honoriusz i jest cesarstwo wschodnie, którym włada cesarz Arkadiusz, a potem Teodozjusz II. Ten podział cesarstwa jest niby to formalny, albowiem wciąż w świadomości całego społeczeństwa, wszystkich mieszkańców imperium, jest to jedno imperium rzymskie. Natomiast faktycznie no już obowiązują reguły gry politycznej. Tu zachód, tam wschód. Jedno i drugie państwo mają swoje odrębne interesy i niekiedy sprzeczne interesy. Takie podziały miały miejsce już wcześniej, prawda? Tak. Wcześniej się dzielono tak różnymi połaciami cesarstwa. Ale i właściwie nikt się nie spodziewał, że ten podział będzie też trwały i zadecyduje o przyszłości Rzymu, znaczy jako państwa, a wobec tego zadecyduje również o przyszłości Europy i nawet powiedzmy więcej, świata. Albowiem to cesarstwo zachodnie miało paść już niedługo, zamordowane przez barbarzyńców w roku 476. Natomiast cesarstwo wschodnie, jak wszyscy wiemy, trwało do roku 1453, kiedy to Konstantynopol, ostatni bastion, stolicę cesarstwa wschodniego, zdobyli Turcy. Wróćmy więc do roku 410. Wizygoci są pod Rzymem. Z zachodu nadchodzą straszne wieści, że Rzym jest oblężony i że złotem okupuje się ocalenie obywateli. A złupieni znowu zostają zamknięci, aby po utracie mienia stracić także życie. Głos więźnia w gardle i łkanie przerywa dyktowanie tych słów. Zajęto miasto, które zajęło cały świat. Co więcej, ginie ono z głodu wcześniej niż od miecza. Toteż znalazła się zaledwie garść ludzi, którzy mogli iść w niewolę. Szalony głód zmuszał do potwornych pokarmów. Rozszarpywano wzajemne własne ciała. Matka nie oszczędza karmionego dziecka. Jej wnętrzności przyjmują to, co niedawno wydały. Barbarzyńcy swobodnie depcą po Forum i Kapitolu. Rabują Palatyn. Co ocaleje, jeśli Rzym ginie? Tę relację o upadku Rzymu zawdzięczamy świętemu Hieronimowi, który żył we wschodniej części cesarstwa. W Palestynie, dokładnie w Palestynie. A mimo to właśnie o jest to panu przejęty. Chodzi. Tak bardzo nim to wstrząsnęło. Wszyscy pamiętamy ten wspaniały drzeworyt Dürera, właśnie święty Hieronim w swojej celi. To on wtedy właśnie bytował tam w Palestynie jako mnich i stamtąd obserwował to, co dzieje się w cesarstwie. I nawet tam, w tej odległej Palestynie, wieść o tym, iż Rzym został zajęty, przejęła go niesłychaną trwogą.
No, to trzeba sobie uczciwie, prosto, jasno powiedzieć. To był koniec świata dla ludzi tamtej epoki. Rzym był centrum całego świata. To był synonim, symbol stabilizacji, praworządności, dobrobytu, w ogóle państwowości całej. I nagle okazało się, że ten Rzym może paść łupem hordy półdzikusów, bo ostatecznie takimi byli Wizygoci ówcześni. I ten fakt uderzył również i zaszokował także chrześcijan, którzy uważali wszystkich zaszokował. Rzym i wobec tego jako gniazdo zepsucia. Tak, wobec tego są teraz próby wyjaśnienia, dlaczego się to stało, jakim sposobem, jaką drogą mogło dojść do tego. Poganie oczywiście winią chrześcijan. Dopóki bogowie starożytni opiekowali się Rzymem, wszystko było w porządku. Przyszło chrześcijaństwo, bogowie się obrazili, odwrócili od nas, no i koniec. Oczywiście. A chrześcijanie, oczywiście to jest niby naiwne, ale chrześcijanie traktują to poważnie, te zarzuty, i próbują odpowiadać. Próbuje odpowiadać zwłaszcza święty Augustyn, który napisał wówczas dzieło znakomite, genialne. To jest pierwsza w dziejach ludzkości jakaś próba historiozofii na skalę ogromną. I można, niezależnie od światopoglądu naszego, musimy powiedzieć, że to jest w pewnym sensie początek w ogóle nowego myślenia, spojrzenia na historię. Mamy świetny przykład polski tego dzieła świętego Augustyna, De Civitate Dei, czyli o Państwie Bożym. Przykład pióra profesora zmarłego już Kornatowskiego w dwóch ogromnych tomach. A dzieło to, no trudno ująć, prawda, w kilku słowach jego istotę, ale ono zmierza do niby w tym kierunku. Państwo chrześcijan nie jest tego świata. Ta Civitas Dei, Państwo Boże, leży w ogóle na innej płaszczyźnie. I oznacza to nie tylko, że oni nie czują się odpowiedzialni za losy państwa rzymskiego. Tak, oni są w ogóle obywatelami innego państwa. A to, co się dzieje tu na ziemi, to nas może w ogóle nie obchodzić. To jest próba usprawiedliwienia, ale zarazem widzimy tu początek myślenia średniowiecznego. Panie profesorze, w czasie oblężenia Rzymu zdarzył się taki incydent, była taka próba ratowania właśnie Rzymu przez odwołanie się do kapłanów etruskich. Tak. I podobno papież na tą próbę... Tak, no przystał, dlatego że, proszę państwa, proszę pana tutaj, musimy sobie jasno zdać sprawę, wszyscy ludzie ówczesnej epoki, ci najwięksi, najmniejsi, myśleli podobnie, to znaczy magicznie, więc nawet papież ówczesny myślał magicznie, znaczy on uważał, że coś tam jest, może na wszelki wypadek można i tej drogi spróbować. Proszę pana, powiemy o drugiej stronie zamurów rzymskich, o Wizygotach. Oni zostali wyparci i niejako wpędzeni w granice, jak powiedzieliśmy już, przez Hunnów. No i właściwie ulegali tu pewnej przemianie. Znaczy, pan myśli o Wizygotach. Wizygoci ulegali przemianie i to możemy obserwować na podstawie rozmaitych tekstów, zeznań niejako świadków. Ja tu króciutko przypomnę, iż Wizygoci pod wodzą Alaryka zdobyli Rzym i w Rzymie pojmali nawet siostrę ówczesnego cesarza, Gallę Placydię. To też był szok. Ale ogromny szok. No, proszę sobie wyobrazić, siostra cesarza w rękach barbarzyńców, jako niewolnica właściwie. W ogóle losy Galli Placydii, w moim przekonaniu, to jest cudowny materiał na jakąś powieść symboliczną. Rzymianka, no jakby to powiedzieć, cesarzówna, można tak chyba powiedzieć. No, wnuczka cesarza. Wnuczka cesarza, łupem barbarzyńców. Ale Wizygoci prowadzili ją sobą do Italii Południowej. Alaryk tam zmarł, to jest ten sławny motyw śmierci Alaryka i jego pogrzebu, jego skarbu. W rzece, w strumieniu. W rzece, tak. To bardzo często poezji nawet przedstawiany. Później Wizygoci zawrócili i przeszli do Galii Południowej. I tam właśnie Gallę Placydię pojął za żonę spadkobierca Alaryka, Ataulf. Niezmiernie ciekawa postać. Sam zresztą obrzęd zaślubin jest czymś symbolicznym, bo to chodzi o zbratanie się dwóch nacji, dwóch etnicznych, odmiennych ludów, struktur. I właśnie ślub Galli Placydii i Ataulfa naprawdę urasta do wielkości symbolu, historycznego symbolu. Ataulf mawiał,
Niegdyś najgoręcej pragnąłem wymazać imię rzymskie, a całą ziemię uczynić gocką. Jednakże liczne doświadczenia wykazały, że wyuzdane barbarzyństwo gotów zgoła nie pozwala im dochować posłuszeństwa prawom i że nie można pozbawić państwa jego praw, albowiem bez nich przestaje ono być państwem. Ostatecznie więc postanowiłem zdobyć sławę człowieka, który całkowicie odnowił i nawet powiększył imię rzymskie właśnie dzięki siłom gotów. Chcę w oczach potomnych uchodzić za sprawcę odrodzenia Rzymu, skorom nie mógł się stać jego burzycielem. Tekst ten w moim odczuciu, w moim przekonaniu jest właściwie czymś niewiarygodnym. Oto barbarzyńca, człowiek może nawet niepiśmienny, ma takie poglądy, takie koncepcje, takie plany, które mogłyby zaszokować nawet człowieka XX wieku. On myśli jakimiś kategoriami widzenia przyszłości no na wieki, wieki całe naprzód. Ja jestem zawsze wzruszony, kiedy czytam te słowa. To jest naprawdę genialne, genialne powiedzenie. Ta Romania, prawda, zamiast Gocji. Ale to jest charakterystyczne, to się wielokrotnie zdarzało w historii, że właśnie barbarzyńcy mieli więcej zdrowego rozsądku i widzenia niż... Nie, ale właśnie zmieniali swoje poglądy w zetknięciu się z kulturą, którą Tak, no sami Rzymianie to przeżyli i to cudownie wyraził Horacy, który powiedział, że Grecja kapta, to znaczy upadła. Grecja ta pojmana, zwyciężona, ona pojmała zwycięzcę swego Rzymu. I to tak się dzieje ciągle w historii. I tak samo z Ata Ulfem, który został pojmany przez... I nagle, niejako w toku swoich doświadczeń życiowych, pojmuje, iż nie ma innej drogi, tylko trzeba przejść na stronę pokonanych. W tym jest nawet dużo, powiedziałbym, optymizmu. Okazuje się, że wyższość kulturowa, ona tylko się nie liczy. Nie liczy ten, się. Ona się właśnie tylko liczy. Nie ta żołnierska buta, nie fizyczna przemoc, ale umysł, intelekt, kultura w najszerszym tego słowa znaczeniu, one są w ostatecznym rozrachunku zwycięskie. Wielką rolę w tej przemianie Ata Ulfa i w ogóle Wizygotów przypisuje się Galli Placidi właśnie. No właśnie, Galli Placidi, żebyśmy to mogli w jakiś sposób wniknąć w psychikę tej kobiety, w jej umysłowość, ale nie ma właśnie, czy ona chciała być mężem tego barbarzyńcy, czy nie? Czy ona czy chciała być żoną, ja prawda? Chciała być żoną tego, ale ma pan rację, ona tak naprawdę, to ona byłaby mężem, bo ona by kierowała, a on byłby właściwie taką istotą trochę bierną. I kto wie, jakimi drogami, jakimi sposobami ona narzucała swoją wolę, delikatnie, subtelnie, obiecu, ale jako wytyczała kierunek przemian. To jedna z najwspanialszych, jedna z najtragiczniejszych postaci w naszych europejskich dziejach. No cóż mi po niej pozostało, to mauzoleum jej tylko w Rawennie. Wspaniałe niby, ale właściwie też trudno dla nas zrozumiałe w swoim aspekcie artystycznym i właściwie nic. Narażamy się na zarzut, że nie doceniamy tych przemian masowych, prawda, w tych procesów, no masowe przemiany istniały. No więc właśnie, bo jak to naprawdę wyglądało? Idą barbarzyńcy, co robią? No objadają jak szarańcza wszystkie te majątki rolne przede wszystkim, bo muszą z czegoś żyć. Objadają jak szarańcza i momentalnie powstaje problem, kto ma dalej uprawiać i z czego dalej żyć. No więc ktoś musi zboża dostarczać. Kto ma dostarczać zboża? Tylko nietknięte jeszcze prowincje rzymskie. Czyli Rzym próbuje wykupić Gallę Placidię za dostawy zboża. Ale te prowincje posiadłości rzymskie się kurczą, bo myśmy tu nie wspomnieli jeszcze o jednym arcyważnym fakcie, że z jednej strony wprawdzie z Bałkanu weszli tutaj Wizygoci, zajęli Italię i potem poszli do Galii Południowej, ale przecież przez Ren w roku 406 przeszli Wandale. Wandalowie, Swebowie, Alanowie, przeszli przez Galię i później do Hiszpanii, pustosząc dokumentnie wielkie, wielkie przestrzenie tych ziem. Czyli właściwie obszar no, uprawny, zagospodarowany cesarstwa kurczy się. To cesarstwo z jednej strony musi toczyć coraz
bardziej krwawe i kosztowne walki z najeźdźcami, a z drugiej strony ma coraz mniej ziemi, zasobów i ludzi. I tu jest ten tragiczny dylemat. W jaki sposób odpierać najeźdźców, skoro się ma coraz mniej sił? Pewnego rodzaju rozwiązaniem było rozwiązanie polityczne, to znaczy zgodzono się z obecnością Wizygotów i tak. Przyznano im pewne ziemie. To znaczy, tak, ale proszę, że panu przerwam, ale bo to jest też dla nas trudno zrozumiałe, to niby ci Wizygoci i inni barbarzyńcy pozostają na ziemiach rzymskich, ale Rzymianie musieli znaleźć jakąś formułę, jakieś usprawiedliwienie dla ich obecności, więc uznaje się ich za sprzymierzeńców. Tych najeźdźców uznaje się za sprzymierzeńców ludu rzymskiego i cesarza, a wodzowie barbarzyńscy bardzo często otrzymują, no powiedzmy, jakby nominacje, stanowiska oficerskie tych najwyższych wodzów imperium. No to jest trochę zabawne, trochę komiczne, ale w ten sposób upadające cesarstwo usiłuje ratować swoje oblicze. To jest troszkę wpływu, bym rzekł, wschodu, żeby zawsze zachować twarz. Ta sytuacja właściwie kończy się dla Rzymu stosunkowo dobrze, ponieważ pojawia się trzecia siła. Jak pamiętamy, w 375 pojawiają się Hunnowie. Tutaj wspomnieliśmy o tej sile niejako napędowej migracji ludów, to znaczy o Hunach. Hunowie przyszli gdzieś od granic chińskich, idąc na zachód, podporządkowali sobie między innymi Gotów siedzących wówczas u północnych wybrzeży Morza Czarnego. Później podporządkowali sobie inne ludy, usadowili się gdzieś w Europie Środkowej, w Dolinie Dunaju, po prostu w dzisiejszej Dolinie Węgierskiej. Z tym, że właściwie nam trudno odtworzyć naprawdę kulturę materialną Hunów, albowiem oni mieli w swoim orszaku takie mnóstwo rozmaitych ludów, że te groby na przykład z okresu huńskiego to reprezentują najrozmaitsze, no jakby powiedzieć, jednostki etniczne. I czysto huńskie elementy są trudne do wyodrębnienia. Właśnie Hunowie, ci rodowici Hunowie, odznaczali się ogromną, rzekłbym, schludnością. To widać wyraźnie z opisu no, postaci i dworu samego Attili. Tam bawił jeden z posłów bizantyjski, no już bizantyjski, czy powiedzmy wschodnio-rzymskich, na dworze Attili i przedstawił nam, jak bardzo właśnie schludnie ten Attila się prezentuje, jak on skromnie żyje, jak on skromnie jada, niewiele pije w gruncie rzeczy. Mąż ten urodził się po to, aby wstrząsnąć narodami. Jakimś dziwnym zrządzeniem losu porażał wszystkich grozą. Było to skutkiem straszliwych wieści, jakie szerzyły się o nim. Stąpał dumnie tu i tam, tocząc oczyma. Moc jego wyniosłości przejawiała się także w ruchu ciała. Wojny miłował, lecz sam rękę swoją powściągał. Umysł był potężnego, przystępny błagalnikom, zawsze przyjazny tym, którym raz zaufał. Niski, pierś miał szeroką, głowę dużą, oczy małe, brodę rzadką, włosy przypruszone siwizną, nos płaski, cerę okropną. My sobie wyobrażamy tylko tą dzicz, czern Hunów idącą ze wschodu na zachód i niszczącą wszystko. No pewnie, że częściowo tak było, ale częściowo nie. No. Na przykład obserwatorzy życia i ustroju Hunów wtedy no, przypisywali mi pewne pozytywne strony. To znaczy, oczywiście, każdy członek tej społeczności podlegał Attili jako wodzowi, ale w czasie pokoju był człowiekiem wolnym. Podczas gdy tak. W samym cesarstwie właśnie wszyscy byli niewolnikami wtedy. Więc poza tym podnosi się takie cechy pozytywne Hunów, jak ich słowność, rzetelność, skromność, odpowiedzialność. Tutaj jest kapitalna rozmowa, no nie możemy jej przytoczyć, takiego pojmanego Rzymianina, który stał się niewolnikiem Hunów, ale woli pozostać u Hunów, niż wrócić do Rzymu, bo mówi, no przecież nie mnie tutaj lepiej, nie płacę podatków, a
W Rzymie to nic, tylko bez przerwy poborca przychodzi, ciągle mi zagląda, ilem ja zarobił, a jak ja wyglądam, a co sobie zbudowałem, a skąd to mam. A tutaj nic, no. Żyję sobie, zarabiam sobie, jestem w gruncie rzeczy, będąc niby niewolnikiem, jest w gruncie rzeczy człowiekiem wolnym. No ale powiedzmy po prostu, że Hunowie objadali wszystkie ludy, które najpierw pobijali, potem niejako zagarniali, prawda? No była taka. I żyli jednak ze zdobyczy wojennej. Żyli, no przede wszystkim to, co było najistotniejsze, to oni tę gospodarkę wysoką, bardzo towarową gospodarkę rzymską, oni niejako ściągali w dół, obniżali jej poziom, to jest ewidentne. Tak samo poziom życia, na przykład tamten jeniec pewien rzymski został sprowadzony po to specjalnie, aby budować łaźnie. No tak, łaźnie budować, no bo Hunowie nie bardzo wiedzieli, jak się kąpać, a niektórzy już podpatrzyli Rzymian, no i chcieliby się kąpać. No więc to są rozmaite aspekty, prawda? Może najsprawiedliwie przedstawił to Parnicki w swojej... Więc właśnie Parnicki, bo tutaj musimy wspomnieć o tym wielkim pisarzu, a Ecjusz ostatni Rzymianin, tak, to jest właśnie epoka, o której my mówimy, to jest wiek V, ale to zabawna sprawa. A Ecjusz to jest ostatni Rzymianin, ale Rzymianin, który urodził się na terenach dzisiejszej Bułgarii, nad Dolnym Dunajem, a Ecjusz to jest wódz rzymski, ale wychowany w młodości jako zakładnik rzymski właśnie wśród Hunów i mający swoich przyjaciół wśród Hunów. Ten Aecjusz wypełnia swoją, no jakby to rzec, osobowością prawie całą pierwszą połowę wieku V. Wykorzystuje Hunów dla dobra Rzymu, potem jednak znowu... Dla zwalczania Germanów. Dla zwalczania Germanów, ale potem będzie wespół z Germanami walczył przeciw Hunom. Walczono z niesłychaną zaciętością. Narażali się na wszelkie niebezpieczeństwo nawet dowódcy najwyżsi. Król Wizygotów Teodoryk był wśród pierwszych szeregów swoich ludzi. Gdy w pewnej chwili upadł z konia, nikt tego nie zauważył i władca zginął stratowany kopytami. Na tym skrzydle Wizygoci parli niepowstrzymanie naprzód i starli się z Hunnami tak gwałtownie, że omal nie zabili samego Atyny. Uratował się dzięki ogrodzeniu wozów. I taki oto wał osłaniał obecnie tych, którym jeszcze niedawno nie mógł się oprzeć żaden mur miasta. Zapadła już noc. Walczono jednak nadal w ciemnościach i całkowitym zamieszaniu. Nikt się nie orientował, gdzie swoi, gdzie wrogowie. Również i Aecjusza przypadek odłączył od jego ludzi, błąkał się w mroku pośród zastępów nieprzyjacielskich. Dotarł jednak cudem do własnego obozowiska i resztkę nocy spędził pod osłoną tarcz żołnierskich. Następnego dnia o brzasku ujrzano rozległe pola pokryte jak okiem sięgnąć stosami trupów. Hunowie już nie ośmielili się wystąpić do walki. Muszę przyznać, że z wielkim wzruszeniem zawsze czytam opisy tej bitwy, która toczyła się przed wiekami gdzieś na polach Szampanii. Dlaczego ze wzruszeniem? Dlatego, iż ona przypomina mi właściwie bitwę pod Wiedniem. Tak jak bitwa pod Wiedniem była ostatnim spektakularnym i znaczącym zwycięstwem oręża polskiego i to właśnie nad wschodnim, orientalnym nieprzyjacielem, tak samo i ta bitwa jest ostatnim wielkim triumfem oręża rzymskiego nad najeźdźcami ze wschodu. Ostatnim. Potem już nic nie będzie. Potem będą już same, nawet nie klęski, tylko takie właśnie jak i w Polsce było, takie rozklejanie się wszystkiego, takie popadanie w nicość. I dlatego właśnie powtarzam, ta bitwa na polach katalaunijskich, czy katalaunskich, jak niektórzy wolą, jest czymś i symbolicznym, i tragicznym, i znaczącym dziejowo. O tej bitwie każdy Europejczyk powinien pamiętać, ponieważ to jest to koniec, militarny koniec wielkiego mocarstwa. Później przyjdzie koniec polityczny, administracyjny. Ale wtedy właściwie już zakończyło się to, co byśmy zawsze nazywali wspaniałością, wielkością rzymskiego oręża. I to w końcu
złoży się na to, że w trzy wieki później największy w nowych, że tak powiem, czasach, w średniowieczu, król, Karol Wielki, jest po prostu analfabetą. Więc właśnie, to jest też, bo tak mówimy ciągle tylko o orężu, bitwach, najazdach, ale co to znaczyło w tym życiu, że tak powiem, codziennym, kulturalnym? To znaczyło, iż mówiliśmy poprzednio o Julianie Apostacie. Julian Apostata gdzieś tam w latach 350, jeszcze do 360, walczy z Germanami, wypiera ich z Galii, a jednocześnie ma w swoim bagażu podróżnym Marka Aureliusza po grecku, ma Platona i ma Cezara. A kilka wieków później, powiedzmy koło roku 800 naszej ery, będzie na tych samych ziemiach władał Karol Wielki, który nie będzie się umiał podpisać. No to znaczy tak namacalnie, tak dotykalnie, to znaczy średniowiecze, to znaczy to cofnięcie się, regres kulturowy w ciągu czterech wieków. A przecież Karol Wielki, a cała rzesza jego oficerów, urzędników, którzy nic, nic nie wiedzą, niczego nie umieją. Podczas gdy Julian Apostata jest tylko jednym z ogromnej masy ówczesnych intelektualistów. Ale do takiego stanu rzeczy doprowadziły właśnie i między innymi najazdy barbarzyńców. Bo w praktyce tej namacalnej, materialnej praktyce życiowej oznaczały one pustoszenie wsi, oznaczały ruinę miast, oznaczały ucieczkę wszystkich bardzo wykształconych. Po prostu powrót do stanu pierwotności i dziczy. Dotknął pan tu rzeczy najbardziej ogólnych i spraw najbardziej żywotnych dla całej Europy do dnia dzisiejszego. I w takim razie w tym zakresie właśnie pojęć najbardziej ogólnych, gdzie by pan upatrywał przyczyn upadku Rzymu? Tak, ma pan rację. To jest, jakby to rzec, po prostu rana, wiecznie żywa rana w ciele europejskiej kultury. To jest to pytanie, na które ustawicznie od wieków usiłuje odpowiedzieć europejska historiografia. Dlaczego upadła wspólna ojczyzna wszystkich Europejczyków Imperium Romanum? Usiłujemy odpowiedzieć na to pytanie, aby ustrzec się przed podobną katastrofą w przyszłości, to znaczy przed upadkiem europejskiej wspólnoty kulturowej, która jest czymś, co jest właśnie ponad granicami. Otóż jak na to pańskie pytanie odpowiedzieć pokrótce? Ja może już tutaj odpowiem jednym zdaniem, uprzedzając niejako to, o czym będziemy mówili, jak mniemam, jak mam nadzieję, przy następnej naszej rozmowie, czyli za miesiąc. Moja teza jest krótko, łatwo ją ująć i sprecyzować. Imperium Rzymskie na Zachodzie zostało zamordowane przez germańskich barbarzyńców.